Wiemy już, że kusięta są rozpostarte pomiędzy dwoma zespołami gór, tak jak hamak pomiędzy dwoma drzewami. Pierwsze to Wilcza Góra, drugie to Góry Towarne. Pomiędzy nimi jest urocza dolinka, która również mieści dwie ciekawe atrakcje. Pierwsza z nich to dojście do rezerwatu Zielona Góra, drugie to w samym dole jezioro Krasowe. I dzisiaj właśnie tam zajrzymy. Proces krasowy to naturalne zjawisko polegające na wypłukiwaniu gruntu lub mas kamiennych spod powierzchni ziemi. Z czasem powstają albo jaskinie, jeśli woda drążyła w kamieniu, albo puste przestrzenie pod gruntem, które zapadają się, powstają leje. W ostatnim czasie za sprawą mediów znane są przypadki powstawania lejów na osiedlach mieszkaniowych, gdzie lej potrafił pochłonąć cały dom. W naturze pozostawiony naturalnemu biegowi rzeczy lej zanika, bo jego zbocza osuwają się, a dno porasta roślinnością, która niweluje nową formę terenu. Lej w kusiętach powstał wskutek działania wód podskórnych, które wypłukiwały pokłady gruntu do głębiej położonych jaskiń. Powstała forma geologiczna zapełniła się wodą, a kiedy nanoszone glina i piaski polodowcowe odporne na jej działanie zatkały odpływ z leja, powstało jeziorko. W zależności od opadów atmosferycznych jego szerokość wynosi od 50 do 60 metrów, a w najgłębszym miejscu dno leży 2 metry pod taflą wody. Dookoła jeziorka gmina Olsztyn urządziła pole biwakowe z wiatą, stolikiem i ławkami, ale widać, że nie wszyscy potrafią korzystać z takich dobrodziejstw. Naukowcy są zgodni. Pod powierzchnią gruntu kotliny musi istnieć rozbudowany system jaskiń. Potwierdzać to ma kolejne zjawisko geologiczne położone dalej na północ, ale już nie odwiedzone przez nas, czyli Uwał. To zapadlisko powstały z połączonych nawet 10 lejów krasowych. Wąski na 20 do 50 metrów i długi na 300, głęboki jest nawet na 10. I tak, jak wulkany potrafią żyć przez setki lat, nie kipiąc lawą, tak i uwały wiodą swoje życie. Uwał pod Kusiętami jest aktywny. Po każdym deszczu woda spływa do lejów i znika w podziemnym systemie jaskiń, zapewne porywając kolejne porcje gruntu. Kto wie, być może uwał powiększy się, tworząc bardzo efektowne zjawisko? Na szczęście nikomu on nie zagraża, bo skupiska ludzi położone są pół kilometra dalej. Do obiektu bezpośrednio prowadzą szlaki. Niebieska geologiczna ścieżka dydaktyczna. Żółty szlak konny Częstochowa Pegas – Biskupice. Zielony rowerowy szlak wokół Gór Sokolich i Olsztyna. Pośrednio, po chwilowym opuszczeniu, czerwone szlaki Orlich Gniazd – pieszy i rowerowy, a także podmiejskie linie komunikacji miejskiej z Częstochowy – 58 i 59, a także regionalna trasa kolejowa Częstochowa – Kielce. Obsługiwana z przystanku Kusiętanowe. Widzimy się na szlaku.